A jak ty jesteś postrzegany w swoim mieście? Jako Ej, wiesz co? gwiazda? Nie, i to jest najśmieszniejsze. Z tego, co ja odczuwam i z tego, co widzę, po moim, powiedzmy, odejściu z programu, gdzieś tam odzew na mediach Love Island czy w moich komentarzach było, powiedzmy, strzelam 95% komentarzy pozytywnych. I ja, moja głowa sobie tak to, wiesz, ubzdurała, że o kurczę, fajnie, no dobrze mnie ludzie odebrali, ja się cieszę, to się zazwyczaj wiąże z hejtem, więc fajnie, cieszę się. Wracam do Radomia i co? I okazuje się, że to, powiedzmy, u mnie w mieście jest więcej takiej nagonki na mnie niż w całej Polsce, powiedzmy. Więc to jest tylko takie troszeczkę niezrozumiałe dla mnie, gdzie ja chciałbym, aby właśnie w tym mieście u mnie, żebym ja był takim motorem napędowym, że można zrobić wszystko, ja jeszcze mam dużo planów w głowie, dużo jeszcze rzeczy do zrealizowania, więc bardziej chciałbym być postrzegany jako osoba, która ryzykuje, która próbuje, która się nie boi, a to troszeczkę idzie w drugą stronę. A co masz na myśli, mówiąc, że jest nagonka na ciebie? W sensie Wiesz krzywo co? się patrzą, czy tak jakby plotkują, czy hejtują? Wiesz No bo co, bardziej... jesteś jedynym uczestnikiem, który nie miał hejtu, moim zdaniem. Więc O, no. dzięki. Dzięki, przyjacielu. Więc teraz wiesz, więc teraz dziwisz mnie, że w twoim mieście coś się dzieje. Tak. Generalnie, wiesz, docierają do mnie komentarze po prostu od osób gdzieś tam trzecich odnośnie tego śmiania się troszeczkę, że już nie wiem, gdzie ręce włożyć, że próbuję wszędzie szukać atencji na takiej zasadzie coś. Więc to są tego typu rzeczy. No, ja się tym jakoś nie przejmuję, więc sobie działam spokojnie i wierzę, że ta mentalność w tym mniejszym mieście też troszeczkę się zmieni w końcu. Czyli chcesz być superbohaterem i zmienić świat? O kurczę, nie, wiesz co, kiedyś chciałem, tak, ale przeszło mi to bardzo szybko w momencie, kiedy jeden z moich klientów mi powiedział ciekawe zdanie. Jezus nie zbawił świata, a ty chcesz to zrobić. I ja wtedy, wiesz, mówię, kurde, w sumie bez sensu. To, wiesz, jeżeli chcesz uszczęśliwiać innych, to tak naprawdę troszeczkę unieszczęśliwiasz samego siebie, więc stwierdziłem, że najpierw patrzę na swoje szczęście, a jeżeli ktoś będzie chciał z tego wyciągnąć troszeczkę dla siebie, czy tam szczęścia, czy uśmiechu, spoko, jak najbardziej do mnie może podbijać. Jeżeli bardziej to idzie w kierunku taką, że chce mi ktoś podciąć skrzydła, no to sorry, ja się odcinam. Arrivederci.